Wielka Lechia, wymiar 3156. Wielki starożytny Lechita potrzebował tajnego artefaktu, który zaspokoi oczekiwania ludzi, którzy nie mogli czegoś dokonać bez posiadania pewnego sprzętu. Także wyruszył on w poszukiwania szukania tego artefaktu. No, siema byku, słuchaj, ja mam takie, no nie wiem, weź to sobie, nie wygląda to może najlepiej, ale, no weź to sobie, ja idę, no, cześć. No, dobra, tak, weźmy to sobie i sobie nagram recenzję, taką hiper super, nie, taką, że luks. Gdzieś od roku były plotki na temat remake'ów trzech pierwszych przygód Mario w 3D. I o dziwo, te plotki prawie okazały się prawdą, bo na Switcha 18 września wyszło Super Mario 3D All-Stars, czyli gra, która ma w sobie tak naprawdę trzy gry. Super Mario 64, Super Mario Sunshine i Super Mario Galaxy. Ale czym te gry różnią się od swoich oryginałów na starsze konsole? Przekonajmy się! I w tym przypadku omówimy sobie każdą grę osobno, co daje tak naprawdę 3 mini recenzje plus omówienie różnic względem starszych wersji. Zapraszam! Super Mario 64 było grą innowacyjną, bo hej, była to teoretycznie pierwsza dobra platformówka w 3D, która pod koniec lat 90. robiła wrażenie technologiczne, jak i takie, że platformówki da się przenieść w 3D. A czymś, co przyciągało uwagę i było czymś, co miało promować grę, było rozciąganie twarzy Mario, co było w tamtych czasach dość imponujące. Grę, ogólnie rzecz biorąc, zaczynamy jak Peach zaprasza Mario na drobny poczęstunek, ale po wejściu do zamku okazuje się, że Peach została porwana, a my przechodząc przez poziomy i zbierając gwiazdki musimy ją uratować i tutaj autorzy postanowili wycisnąć dosłownie ile się da z poziomów, a mianowicie każdy poziom został zaprojektowany tak, by w nim można było wykonać wiele czynności, by dostać gwiazdki. Na przykład możemy zebrać 8 czerwonych monet lub w poziomie zimowym zaprowadzić małego pingwina do jego mamy. Ogólnie w jednym poziomie możemy zdobyć aż 7 gwiazdek, a w całej grze jest ich 120. Same levele są zaprojektowane jak w każdym Mario w 3D. Jest w nich pełno przeciwników, którzy czasem potrafią zdenerwować, jest w nich dużo monet i znajdziek, a na samym końcu jest boss. I to mi się właśnie podoba, bo w poziomie nie można się nudzić, a muzyka jest genialna. Idealnie pasuje do poziomów i w tej grze są jedne z najbardziej rozpoznawalnych piosenek z Mario. A walki z bossami są po prostu okej. W każdej walce z bossem musimy po prostu w jakiś sposób uderzyć przeciwnika 3 razy i to tyle. A poza bossami mamy także klasycznych przeciwników jak gumby lub tłompy. Jednak ja jak to ja muszę do czegoś się przyczepić. I dlaczego słynne Solonga i Bowser zamienili na zwykłe Bye Bye? Nie rozumiem czasem Nintendo. A sterowanie to już klasyka. Pod B skaczemy, pod X uderzamy przeciwnika, a gałką analogową chodzimy. Tylko wkurza mnie trochę to, że w tym wydaniu nie dodano takiej pełnej kontroli nad kamerą, ponieważ poprawiłoby to dobrze kamerę i byłoby po prostu wygodniejsze. Czas sobie pomówić o tym, czym gra w sumie się różni od wersji na Nintendo 64. Zacznijmy sobie od tego, że gra różni się rozdzielczością. A mianowicie działa ona w 720p i 30 klatkach. I to jest dla mnie trochę przesadą, bo Switch na spokojnie uciągnąłby tą grę w 1080p i 60 klatkach na sekundę. A nawet nie dodali ładz screena z niewiadomych mi powodów. Jakoś inne gry w kolekcji go posiadają, więc czemu ta wersja go nie posiada? I czemu ta gra jako jedyna z kolekcji działa w trochę koślawym 4x3? Jak znów, cała reszta działa w 16x9, a tak poza tym to podwyższyli rozdzielczość tekstur i tak naprawdę to tyle. Jestem nawet w stanie powiedzieć, że już lepiej wypada fanowski port 64 na Switcha, który posiada rozdzielczość 1080p w 60 klatkach, 16x9 i nowy, trochę niepotrzebny model Mario. I tak naprawdę to tyle. I mam wrażenie, że ta wersja fanowska jest lepsza od tej oficjalnej. A na koniec mowy o 64, ciekawostka. Gdy w menu klikniecie ZR i ZL, to wyświetli wam się easter egg, który jakby klonuje twarz Mario. Fajne. Ogólnie moim zdaniem brakuje jakichś nawiązań do wersji na DS-a, bo była ona trochę inna od wersji na 64, a dzisiaj mało kto o niej mówi.
Czas na Super Mario Sunshine. Szczerze mówiąc, nigdy jakoś nie miałem w planach zagrać w Sunshine. I nie wiem czemu, ale ta gra wydawała mi się na pierwszy rzut oka taka jakaś nudna. Więc gdy 3D All-Stars dotarł do mnie w premierę, postanowiłem sobie przy okazji trochę pograć w Sunshine. I pierwsze co mnie zaskoczyło to dubbing, który nie występuje w wielu grach Mario. A dosłownie każda postać w cutscenkach coś mówi, ale jak zwykle Mario praktycznie nic nie mówi, tylko się przygląda. I po pograniu godziny stwierdziłem, że hej, nawet fajne to i kontynuowałem grę. Ale ekhem, wracając do samej gry. Grę zaczynamy po wylądowaniu na wyspie, a ona jest pokryta jakąś dziwną mazią. A po chwili, gdy poznamy naszego nowego bohatera, który jest pukawką na wodę, możemy zacząć się zmywać. Ale nagle okazuje się, że za tą mazią i tymi dziwnymi rzeczami stoi Shadow Mario, który jest po prostu złą wersją Mariana, który zamiast ratować Peach, chce ją porwać, a naszym zadaniem jest go pokonać. I ogólnie rzecz biorąc, levele, przez które będziemy przechodzić, będą wypełnione tą mazią, a zwykle za pokonanie jakiegoś minibossa lub wykonanie zadania dostajemy gwiazdkę. A nasz plecak, który jest równocześnie pistoletem na wodę, może nam służyć jako jetpack i dzięki niemu będziemy mogli chwilowo latać. Ale jak uzupełnić zapas wody? Wystarczy wejść do wody i wcisnąć przycisk odpowiedzialny za strzelanie wodą. A samo sterowanie tak naprawdę nie różni się zbytnio od tego w Mario 64. A jedyne co w nim jest nowego, to właśnie mechanika strzelania wodą. Jednak w tym Marianie, o dziwo, pojawiają się też wkurzające piosenki. I są one tak wkurzające, że naprawdę moim zdaniem nie da się ich słuchać. Przykładem takiego utworu jest ten, w którym ścigamy Shadow Mario. Da się przeżyć ten utwór, ale z pewnością nie jest on miły dla ucha. Ale poza tym utworem, muzyka z Sunshine jest bardzo podobna do tej z Mario 64, ale mimo wszystko jest ona bardzo dobra i idealnie pasuje do poziomów, jakie czasem potrafi wpaść w ucho. A grafika jest ładna i kolorowa, tylko modele są już takie nie dzisiejsze. I właśnie kolory w moim mniemaniu są takie jakby zbyt jaskrawe. Zaś przeciwnicy to sama klasyka, jednak tutaj Nintendo popisało się w przypadku bossów, a szczególnie tych, którzy występują w omawianej wcześniej mazi. Podczas dużego skupiska mazi jest pewien taki punkt, w którym ukrywa się wielki piranha plant, który jest właśnie cały w tej mazi i z tego powodu musimy strzelać w jego wodę. Ogólnie Sunshine jakoś mnie nie porwało. Pograłem parę godzin i wróciłem do Galaxy 64. I to co wam powiedziałem o Sunshine, to jest bardziej ogólna część gry, a żeby poznać jej większość część gry, to musicie sobie zagrać sami. A skoro mowa o Galaxy, czas na Super Mario Galaxy! Ogólnie do Galaxy miałem najlepsze nastawienie od samego początku, bo posiadało sterowanie ruchowe, które bardzo lubię, no i tą świetną muzykę. Czyli muzykę, której nie posiada w sumie żadna inna gra z serii. I właśnie z tego powodu moim zdaniem Galaxy posiada najlepszą muzykę ogólnie z całej serii. I w moim mniemaniu w Galaxy zaszło najwięcej zmian z tych wszystkich gier. Mianowicie poprawiono trochę grafikę, dodano rozmycia tła jak i anti-aliasing, rozdzielczość 1080p 60 klatek, tekstury w HD, jak i sterowanie ruchowe, które na Switchu wypada chyba nawet lepiej niż na Wii. Mówię poważnie. I ta gra jest dosłownie dowodem, że gdyby dodać tylko parę poprawek do starych gier na Wii, to potrafią one wyglądać nawet dobrze. Oczywiście oprawa jest bardzo kolorowa, ale nie posiada ona aż tak dużo kolorów jak na przykład Sunshine. Co moim zdaniem jest na plus. Tylko ten zachwyt psuje trochę jeden z trybów kamery, a mianowicie tryb pierwszoosobowy, który pokazuje jak rozmazane są te tekstury w przybliżeniu. Bowser porwał księżniczkę Peach i Mario musi ją uratować bla bla bla. To ta sama fabuła co była w pierwszym Mario, więc nie ma co się na jej temat zbytnio rozgadywać. Ogólnie widać tutaj, że wyobraźnia twórców wręcz wystrzeliła w kosmos. I to dosłownie, bo ta gra to jest po prostu czysta frajda. Świetne poziomy, w których nie brakuje przeciwników jak i znajdziek, antygrawitacja, która jest bardzo dobrze zrobiona i gdy mamy ochotę możemy sobie przeskoczyć na drugą połowę planety. Ale to przeskakiwanie nie ogranicza się tylko do tego, bo etapy są podzielone na kilka większych planet, a przemieszczać się między nimi możemy za pomocą wielkich gwiazd, a potrząsając Joy-Conem możemy się z nich wystrzelić na kolejną planetę. A światy dzielą się na galaktyki, w których jest odpowiednia liczba planet, czyli poziomów, a po pokonaniu bossa odblokowuje nam się nowa galaktyka, a do plansz wchodzimy z poziomu dość otwartego hubu, w którym wchodzimy do jakby takich sanktuariów i wybieramy poziomy. A przeciwnicy to sama klasyka. Są gumby,
jak i są też oktogumby, które są takimi kosmicznymi gumbami. Doszły też nowe power-upy, takie jak Mario Pszczoła, który może latać i się wspinać po plastrach miodu, Lodowy Mario, Mario Sprężyna, który może się odbijać od ziemi, no i Czarny Mario. I niestety, jeśli nie lubicie sterowania ruchowego, to będziecie trochę zawiedzeni, bo nie ma opcji wyłączenia sterowania ruchowego. Ale nie męczono aż tak bardzo, więc ci, którzy go nie lubią, nie będą zbytnio narzekać, bo jest ono dość dobrze zaimplementowane. A mianowicie, machnięciem robimy piruet Marianem, no i ewentualnie użyjemy go w jakichś minigierkach, jak na przykład chodzenie na kuli. A tak poza tym, to skakanie jest na tym samym miejscu co zawsze, więc nie musicie się o to martwić. A do każdej z gier dodano także wibracje, które wcześniej w nich niby występowały, ale nie aż w takim stopniu. A w menu są dodane całe soundtracki z trzech gier, więc jeśli chcemy sobie je puścić, no to czemu nie? Ale nie ma opcji słuchania przy uśpieniu, więc eliminuje to słuchanie w podróży. Podsumowując, Super Mario 3D All-Stars to zbiór naprawdę solidnych gier. Jednak jakość portu, na przykład Super Mario 64, zostawia trochę do życzenia. Także smuci brak Super Mario Galaxy 2, bo naprawdę dziwne, że dodali Super Mario Galaxy, ale bez dwójki. Także nie rozumiem, czemu ta gra jest limitowana. Rozumiem, gdyby wersja pudełkowa była limitowana, ale na eShopie też jest limitowany czas na zakup. A mianowicie grę możemy kupić do marca 2021 roku. Może Nintendo po tym terminie wyda grę osobno. Kto wie. Super Mario 3D All-Stars stanowi naprawdę fajny kąsek dla ludzi, co już grali w trzy wcześniej omawiane gry i chcą je po prostu sobie przypomnieć. Ale stanowi też produkt świetny dla nowego pokolenia graczy, a cena 220 zł moim zdaniem to jest dobra cena za tyle frajdy, ile umieściło jej tutaj Nintendo.